wypas, odpowiednie koszenie, utrzymywanie. Ja na przykład uważam, że jestem za tym drugim. Zostawmy tą przyrodę dookoła, bo na nią nie mamy wpływu na nawłoć, tylko skupmy się na tych artefaktach, na tych obszarach szczególnie cennych i tam dołóżmy wszelkich starań, żeby tą przyrodę chronić. Nie? Bo zobaczcie, on naprawdę ma tysiąc, to jest gatunek z Ameryki Północnej, on produkuje nieprawdopodobną ilość nasion. I dlaczego na Kopcu Powstania wykonał taką robotę? No bo na tym zwałowisku gruzów złożonych w jedno miejsce on produkował nieprawdopodobną ilość liści co roku. Nie? I w tej chwili obumiera, kopiec, klon jesionolistny obumiera na kopcu, a pod jego widzimy wiązy, widzimy graby, plejadę 15 gatunków leśnych, czereśnie ptasią, 3 gatunki klonów, lipy, dęby, buki się pojedyncze pojawiają z ogródków. Natomiast ten klon już nie odradza się pod spodem, bo brakuje mu światła. Nie? Czyli to jest gatunek, który wchodzi po katastrofie jako pierwszy. Ale jak zaczną się pojawiać inne gatunki dęby tutaj za 40 lat, to on zacznie szybko obumierać. To samo widzimy... Tak. I na przykład w Parku Natury Schönberger Siedlgelände zdecydowano, były dokładnie takie same spore dyskusje. I tam zdecydowano się podzielić taki park sukcesji na torach kolejowych na trzy części. W jednej części jest wypas zwierząt, chroni się łąki sukcesyjne, te wczesne, to co było na początku. I wypasa się zwierzęta. W drugim wycina się gatunki inwazyjne, obce, troszeczkę podrostu i tak to trochę parkowo wygląda, ale cały czas ruderalnie, ale zostawia się fragmenty, gdzie nie robi się nic. I tam jakakolwiek ingerencja jest nieosiągalna, nawet ludzi się przepuszcza przez kładkę i po 80 latach widać, jak las się przebudowuje, rozpada. Ja na przykład widziałem część tych gatunków klona jesionolistnego, jest ekspansja w Czarnobylu i we wioskach, ale po prostu on się rozsypuje po 30 latach. To było nieprawdopodobne, widziałem dosłownie, jak potrafi zrobić coś takiego. Nagle idzie pod kątem prostopadle, owija w dom dookoła, trzy ściany potrafi zarosnąć, wspina się na budynek i rozwija koronę. Wchłania budynek. Widziałem ogrodzenie, które on wrósł, po prostu zaraz przewrócił okolicę. To jest niesamowite się to chodzi. Jest niesamowite. Widziałam sytuację w pracy, kiedy z trzech osobników zrosły się w jeden, bo po prostu ogrodzenie i tak zganiało, zrosły się w jeden, później stwierdził, że no chyba muszą się rozstać. Się rozstały, ale wyżej była też resztka jeszcze starego, wysokiego parkanu. Jak napotkałam, no to znowu te dwa się zrosły w jedna. Ja musiałam policzyć liczbę sztuki, to tak, bo to nie oczywiste, bo on na każdym poziomie był inną liczbą. I tak, no forma była, muszę przyznać, całkiem ciekawa. Po prostu, że on jeszcze część umierała, część była taka trochę zaciążowa, ale to ma progresję. Podobny jest we Wrocławiu z kolei z bożodrzew. Niemcy go sadzili, nie wiem, czy wiesz bożodrzew. Gatunek miejskiej wyspy ciepła. W Berlinie bada się ilością tego bożodrzewu, który się wsiewa, gdzie są problemy z miejską wyspą ciepła i bożodrzew jest wszędzie. Tak jak tutaj są brzozy, zaraz zobaczymy, to we Wrocławiu jest bożodrzew i też jest pytanie, czy go usuwać, czy nie usuwać. Nie? Kiedy niektórzy naukowcy już dzisiaj mówią, że przy najgorszych wariantach scenariuszach zmian klimatu bożodrzew będzie szansą w ogóle dla polskich lasów. Bo w najgorszym scenariuszu nie wiemy, jak w drugiej połowie naszego stulecia będzie te zmiany klimatu wpłyną na rozwój gatunków leśnych. Już są problemy, na przykład sosna jest gatunkiem problematycznym, brzoza, jarząb pospolity będzie tylko w górach, świerk się nam wycofuje na północy. I w najgorszych scenariuszach bożodrzew może być w ogóle szansą dla zieleni w ogóle. Ja to widzę, słuchajcie, ja to widzę co roku w Warszawie. Nowy Świat, Powiśle, nasze rodzime lipy, dęby wyglądają w lipcu, jakby miały pokrój w listopadzie. A bożodrzew w środku lata, zielony jak palma, ekspansja. No i to jest takie pytanie właśnie o ten status gatunków obcych, inwazyjnych. Ja nie jestem wielkim ich fanem, widzę realne zagrożenie, go nie pomijam. Natomiast zastanawiam się, czy po prostu jest sens usuwać wszędzie, czy to w ogóle nie jest trud marny. A gdyby trzeba było kosić też do zera, przypomnijmy, przez jakieś 20 lat, żeby te wszystkie siewki wykasować i cały zdolność wschodzenia nasion, która jest bardzo długa w przypadku. Czy jak już mamy tutaj bujną zieleń, jest fotosynteza, buduje się gleba i jest teren strasznie zdegradowany, przecież to nie są gleby naturalne. Co chcemy chronić w XXI wieku? To jest właściwie to jest taki temat tego spaceru. Nie? Dobrze, przejdźmy sobie jeszcze dalej. Robinia też jest tutaj ciekawym gatunkiem z Ameryki Północnej. Bardzo lubi takie tereny poprzemysłowe i potrafi robić takie zbiorowiska trwałe. Jest gatunkiem pyrofilnym, co ciekawe. Czyli w Stanach ona się po prostu rozsiewa. Jakie są pożary, wtedy pękają. No u nas jest i tak, i nie. Natomiast bardzo dużo rozłogami. Czy ona potrafi wypuścić korzenie. Wystarczy, że ją uszkodzimy, zetniemy jeden, no to mamy potem 1000 dookoła robin. A też co potrafi pokazać, Austriacy to w Krakowie wykorzystywali na forta. Robinia była gatunkiem obronnym, no bo prawdopodobnie to jest to sam genetycznie, co tutaj wszystkie dookoła.
ale jak się zetknie z realnie, Austriacy przed wojną ścinali Robinia, no to zobaczcie, co się robi. Żywopłoty obronne, nie? Ale taka ciekawostka, tylko nie chcę wchodzić w dygresję, jest taki ptak, który się nazywa dzierżba srokosz i on poluje na małe gryzonie, on nie jest w stanie ich upatrupić i czasem nabija tutaj sobie, choć woli bardziej takie pionowe, przytrzymuje i czeka, aż to troszeczkę podgnije i tak dalej, żeby mógł się dobrać do tego. I była ta sama historia, czy usuwać inwazyjne robinie na portach. Mamy tutaj dzisiaj kilka mocnych osób botanicznie, dendrologicznie na podkładzie. Przyznam, że się zastanawiałem, bardzo mi zaciekawił taki kolor tego, co to jest. Czy to jest jakaś topola mieszańcowa, czy wierzba mieszańcowa? Nie wiem, więc to jest dobre pytanie. Ale pytam, bo bardzo ładnie ma i w ogóle to jest... Ja bardzo lubię takie widoki i wiem, że to jest też takie odpady, jak są te elementy, widać pozostałości infrastruktury. Wchodzi już las po tej drodze. No, jakbyśmy powtórzyli ten spacer w lecie, no to to wygląda niesamowicie. Zaczepiały panie po te... Może ja pan... No i właśnie, jeżeli mamy gdzieś możliwość, nie musimy czekać na taką erozję jak tutaj. Ja dzisiaj mówiłem, że beton jest najgenialniejszym materiałem. To jest materiał, który na pewno zostanie w warstwach geologicznych ziemi po nas. Choć spotkałem się z tym, że nie będziemy raczej pokoleniem betonu, raczej generacją, zapamiętam, z betonu. Ponoć najtwardszy element, który po nas zostanie, to jest jakiś fragment deski sedesowej. Więc być może będziemy za miliony lat odbierani jako pokolenie jakiejś deski klozetowej, po prostu naprawdę. Jak jest tam po prostu super odporny plastik, choć nie wiem, czy on jest cały czas tak produkowany, bo to się wszystko bardzo zmienia. Ale pokazuje na tą strukturę. To jest też czwarta przyroda. Chodzi mi o ten beton, który kruszeje, widać, się pojawia materiały. Tam już są glony, za chwilę będą wchodzić porosty. I to, co też w kopcu powstania, zobaczycie Państwo, że wykorzystano technologię gruzobetonu. I właśnie beton my możemy robić gładki, ale my możemy już profilować fakturę i zaprosić wręcz mech, żeby przyspieszyć te procesy. Jeszcze chciałem o nadziei, bo mówiliśmy dzisiaj o tych gatunkach inwazyjnych. Tak, ja jestem za tym, żebyśmy czasami zostawiali te tereny samemu sobie, pozwolili sukcesji. Żyjemy za krótko, to są nowe ekosystemy. Nowy ekosystem dosłownie jest takie pojęcie naukowe. Choć niektórzy badacze na konferencjach wychodzą z hukiem po prostu, jak słyszą nowy ekosystem. To są takie spory botaniczne, mniejsza o to. W każdym razie my nie wiemy, jak ta przyroda w takim zmienionym kształcie hybrydowym, gdzie są miks gatunków obcych, rodzimych, jeszcze wśród tych obcych inwazyjnych, w jakim kierunku to będzie ewoluować. Być może, gdybyśmy tu robili super projekt renaturyzacji, usuwamy wszystkie inwazyjne, wszczepiamy tutaj rodzime, to za 100-150 lat będzie mieć efekt taki sam, jakbyśmy zostawili to przyrodzie jako nowy ekosystem i oddali jej ster. Na razie możemy to obserwować takie eksperymenty, właśnie Park Natury w Berlinie, Strefę Czarnobylską możemy badać, jak to wszystko ewoluuje. No jest to co najmniej obiecujące. No, w Berlinie mamy 80 lat, jest trzecie pokolenie w ogóle badaczy zajmujących się ewolucją ruderalnej przyrody w Berlinie. To jest naprawdę nieprawdopodobne. Polecam wszystkim film Natura Urbana Matthew Gendego na ten temat. Co by tutaj jeszcze można o tym opowiedzieć? No na pewno teraz możemy wejść tutaj latem, to tutaj jest zdecydowane gąszcze, możemy się poczuć tutaj jak w dżungli.
Bardzo, bardzo fajna jest tutaj brzoza, tutaj widać jeszcze ten czarny bez, chmiel, który sobie wykorzystuje znowu, znowu te budynki. Podejdźmy sobie jeszcze tam kawałeczek, tylko trzeba uważać, że jakieś powstają elementy. Chciałam, myślę, że ty już przeszłaś. To jest takie fotogeniczne miejsce, to obrapany zielony lak. Tutaj taki wspinający się polewacz. No, właśnie matowy. Ale pociągnę jeszcze ten gatunek inwazyjne obce. Tu jest na przykład winobluszcz, który jest pnączem nasze popularne wino. Gatunek szalenie inwazyjny, problematyczny w rezerwatach. Ale na przykład w środku miasta, jak projektuję zieleń, mnie to niewiele obchodzi, ponieważ jak on mi ma zarastać, jakieś wjazdy do garaży, jakieś betonowe struktury, to ja go sadzę po prostu bardzo dużo, bo mi zależy, żeby budynek pokrył się jak najszybciej zielenią. Nie? I w ogóle tutaj mówię, to jest takie fotogeniczne bardzo miejsce urbexowe. To jest ligustr, zapomniana roślina, nasza rodzima roślina. Widać, jak taka w ogóle półzimozielona. Ładnie to wygląda. To jest nasza ta chytka, czarny bez. Może tu szukamy, może są grzyby mun. One tu lubią czasem rosnąć na takich starych, ale nie widzę tutaj. No i tu widać, jak ten winobluszcz rośnie. Wykorzystuje rynne. Słucham? No bardzo, w ogóle tak super jest. No taką spiżarnią dla ptaków. Świetnie to wygląda. No i teraz takie pytanie, bo mamy problem, w miastach przestają nam rosnąć drzewa. To jest realny scenariusz, nasadzenia tak zwane zamienne, deweloperzy nawet muszą ich sadzić setki, ale co z tego, jak 10 lat, 5, one albo umierają, nic z nich nie ma, albo nie mają przyrostu. Jest bardzo duży, duży z tym problem. No a tutaj widzimy, że te gatunki po prostu kilka lat i osiągają wymiary takie, że gdybyśmy chcieli podobne zamówić ze szkółki holenderskiej, to za jedną sztukę takiej brzozy, o takiej brzozy, musielibyśmy wyłożyć, nie wiem, 1000 euro, 1500 euro, 2000 euro. No i właśnie takie, dla mnie to jest pytanie, że może takim milszym okiem spojrzeć na te gatunki ruderalne i też myśleć o substracie w ogóle. Byłem na takim wykładzie, gdzie na przykład w Wielkiej Brytanii wykorzystuje się taki substrat, jak tu myślimy, właściwie bez życia, piasek z odrobiną gruzu i w tym się hoduje byliny, których chcemy w miastach zrobić po to, że te byliny głębiej wypuszczają korzenie w takim substracie, nie w torfie, nie używa się torfu, przez to w miastach lepiej się adaptują, bo już mają głębsze korzenie i bardziej się to, nie mają tego szoku. Bo wiecie Państwo, jak my kupujemy roślinki ze szkółki, wsadzimy je w pasie przy ulicznym, to one tam są jak efekt szklarniowy, hołubione, w torfie po prostu. I wpuszczamy je nagle w warunkach półpustyni albo zasolonej gleby, gdzie nie pada deszcz przez 2 miesiące, a nagle spada go tyle w ciągu jednego dnia, ile powinno w ciągu całego miesiąca. No i te warunki są coraz trudniejsze. Także szukamy tych rozwiązań i myślę, że jakąś nadzieją dla nas są gatunki ruderalne. Może nie klon jesionolistny, ale na przykład topola, już czemu nie? W Skandynawii się sadzi topole osikę. Tutaj te topole są wśród tutaj, choć ja przepraszam, nie jestem w stanie ich rozpoznać teraz, bo one mi zwierzgły. Z koleżankami doszłyśmy. Tak? Co to jest? Tak? Co to tutaj jest? To jest klon jesionolistny, tylko nowodorosty, tak, świeże. Nowodorosty. Tak, musiałyśmy to skonsultować. To ciekawe, bo masę ledynowe, na przykład takiego z Warszawy, nie znam z taką barwą tutaj pnie jak tutaj. Nie? No to odmiana syberyjska. Może tutaj. Z białostocki jakiś białostocki tutaj. Wariant. W naszych metalach ciężkich tutaj. Fastoska. Bo rzeczywiście w Warszawie ma, natomiast no, tak jak dzisiaj, tak się zastanawiałem, czy może jakieś topola, mieszaniec, może jakaś tam. No to już wiemy, to dziękuję, super. A to dla
dlaczego my w miastach nie sadzimy tych topól i innych... Bo topole mają fatalny PR. Zatopolowano nam krajobraz, topole chodzi za drzewo, które śmieci jest alergizujące. I sadzi się gatunki szlachetne, teraz więcej sadzi się lip klonów, które mają coraz gorzej się niestety przy ulicach. No lipa się nie jest drzewem przyulicznym. Ale na przykład trzeba wybrać nowe odmiany, bo topola na przykład osika jest naszym rodzimym gatunkiem. Są odmiany kolumnowe też do niewielkich przestrzeni. Generalnie jak sadzimy dęby, to raczej tych dębów nie doczekamy. Ale topola to już za naszego życia możemy zobaczyć dorodne drzewo po 20-30 latach. Ale lipa też takie... Śmierć też, tak. Lipa też ten taki klej. Tak, lipę bardzo przyczę. To jest cenne przyrodniczo, to jest bardzo cenne zjawisko. No bo ale topole również się z tego mamy miód spać po prostu. Gdybyśmy tego usuwali, to nie będzie miodu spadziowego, który jest znacznie ważniejszy niż nawłociowy tak naprawdę. Natomiast lipy nam cierpią po prostu, dlatego stosujemy na przykład coraz więcej lip krymskich. Zobaczcie, jak się zmienia. Lipa gatunek rodzimy, ale w miastach sadzi się lipy krymskie, które lepiej znoszą warunki uliczne. Nie? Jeszcze nie tutaj, tak, ale w Krakowie, Warszawie są popularne lipy krymskie, a brzozy są zastępowane na przykład brzozami chińskimi. Nie? Także bardzo, bardzo się to zmienia. Rzeczywiście w miastach jest troszeczkę inaczej. Sadzimy to, co jest w stanie przetrwać bardzo długo i wtedy gatunek rodzimości, nierodzimości nie ma aż takiego dużego znaczenia, jeżeli mówimy w pasach przyulicznych oczywiście. Nie? Choć oczywiście są przekręty, że jeżeli jest koło rezerwatu, sadzi się dęby czerwone, no to nie, no nie róbmy takie rzeczy z Ameryki. Dobrze, myślę, że możemy sobie jeszcze pójść tak, wyjdziemy sobie teraz jakoś tutaj dookoła i pójdziemy tak już jeszcze bardzo dziko, wejdziemy w ten lasek. Do środka budynku nie będziemy schodzić, dzisiaj sprawdziliśmy, nie ma tam żadnych korzeni, nie widać póki co. Młoda, masz jeszcze. Jakby Państwo chcieli, to ten gatunek ligu jest świetnym gatunkiem drzewopłotowym. Glebę. Bardzo trudna też rozwinę dla dzieci zaplasz, czmielają łowią. Także można powiedzieć, że zaczyna się to rekultywacja, natury też na samej sobie. Kliczynka też jest fajnym zastępnikiem takiej trawy, jak chcemy mieć ładny trawnik, to tak. Możemy zasieć mini koniczek. Mikrokoniczek, tak. Ona dużo lepiej trzyma wodę i nie wymaga praktycznie
odlewania. Mam i koszenia przede wszystkim też. A jak chcemy mieć, to można ją kosić, wtedy też bardzo mamy zielony trawnik bez nawożenia, bez podlewania. Tak, u mnie się sama zostało i się rozsiała. I mam takie, czemu ludzie nie było koniecznie, że jest tak, tak. Nie? Właśnie, tak, tak. Bo będą pszczoły w nie radę, to jest jedna z tak, że dzieci chodzą w trawniku, przybędą pokosane, to są pszczoły. Natomiast mikrokoniczyna ma listki takie mniej więcej jak tutaj ten zielony wodnik. Malutki jest ten. A jak listek ją kosi, to jest. Mało, mało sprzyjające dla zapalenia, czyli mikrokoniczyna, no bo to nie idzie kwitnie i trawników. No i osobiście białą stosuję tylko zwykłą. Pastewną jak dla różników, w takim dużym worku się kupuje z Allegro. I czerwono też można kupić. Tak, tylko można wystawić trawniki takie pokruszone, bo wiadomo, ona lubi sobie zakupić, jak ma troszkę wyżej. Ale z czerwoną, w ogóle czerwona ma większy problem w środowisku stoczniej niż biała, bo biała właśnie dobrze sobie przeżywa w trawnikach, a czerwona niestety tak z niskiego koszenia, no nie daje jej szansy na rozmnożenie się, bo wstupka też jest wysoko, ludzie koszą pod intensywnie. To samo ma miejsce również na terenach rolnych, obecnie się też dotacje stosuje na strzała. Ekoschematy są bardzo cenne. Tak, właśnie na koniczynę czerwoną i na koniczynę białą. Tylko dodam, że mniejsza jest mniej zapylacza, ale są zapylacze, które zapylą, bo jak kosimy często tak, bo to mikrokoniczyna to dotyczy trawników intensywnie użytkowanych, tak, to jest zakoszone. Tak, ona jest taka. I jak ją kosimy wiele razy, to na wiele razy zakwita i są czmiele, nie? Także mam. Natomiast no, jest bardzo fajnie i fajnie, że to mówię, że ta czerwona jest rzadsza zdecydowanie. Przeżyję na rzecz śmiele do mikrokoniczyny, bo jednak mają ten duży aparat jest dębowy, tak, mogą mieć problem. Jest niestety tak, że mikrokoniczyna się szybko przestaje być mikro. Idzie w kierunku białej. To jak się w ogóle kosi, to już rozsiewa w sumie części trawnika i ich nie jest. Ale właśnie to u mnie ta kończyna się tym stwierdziłam, że nie wiem, mam bananów tam z tym zrobić. Śmiele może nie, żeby być precyzyjny. Pszczoły bardzo lubią. Pszczoły właśnie ale to też Wejdziemy sobie teraz już w taki las sukcesyjny. I teraz tylko jedna drobna uwaga, bo będziemy szli gęsiego. Ja tam się zatrzymam na chwilę, bo tam jest studzienka i ma taką symboliczną klapę, żebyśmy przeszli bokiem tej studzienki, dobrze? Tutaj wielopniowy klon pospolity po prostu, nieprawdopodobna ilość pni. Tu jest ta studzienka, więc do niej się nie zbliżajmy. Żebyśmy się tutaj nie wyprzedzali. Bardzo uwaga na tą studzienkę, tam gdzie są te drzwi. Tam uwaga tylko na tą studzienkę na te drzwi, żeby tylko tam nie stąpać. No,
jeszcze właśnie tutaj powiem, że no to jest właśnie czwarta przyroda. Często to są gatunki bardzo pospolite. Czasem wystarczy naprawdę zabezpieczenie elementów infrastruktury, uporządkowanie terenu, wykoszenie jakiejś ścieżki, żeby po prostu uczynić te tereny takimi parkowymi. Ja bardzo jestem za tym, żeby powstał w ogóle trend parków czwartej przyrody czy miejskiej natury, gdzie my nie będziemy, czyli parków zakładanych, krótko mówiąc, taki, że nie posadzimy żadnego drzewa. To jest super po prostu ekonomiczne. Cieszyn wiem, że planuje taki park, że oni będą sadzili tylko sad miejski, ale nie posadzą żadnego drzewa po prostu w takim dużym terenie zieleni. Wygląda to też całkiem efektownie. Tutaj akurat jest teren biały. Prawdopodobnie pozostało się jakiejś zieleni ozdobnej, może zieleni przemysłowej po prostu. Może ktoś kiedyś sobie prywatnie posadził jeden krzew i zaczyna sobie ewoluować. To ma takie śliczne czerwone pędy, to bardzo ładnie wygląda. I taka jest opowieść o takich gatunkach, często właśnie pospolitych, ruderalnych, ale dzisiaj także takie gatunki musimy chronić. O tym, że ta czwarta przyroda może jeszcze nas zaskoczyć, pokazują przykłady już wielu miast, na przykład w środku kamieniołomie Libana, który ma troszeczkę inne pochodzenie, ale jest pięknym terenem dawnego kamieniołomu. Po 30 latach w środku znaleziono skorczyk. Dosłownie gdzieś w kępie pomiędzy betonem, oponami, tą taką bujną roślinnością znaleziono chronione skorczyki. Nie wiadomo skąd się wzięły, więc ta przyroda też potrzebuje troszeczkę czasu. I żeby tutaj się to pojawiły. W Kowcu powstanie, to jest ciekawy, może być eksperyment, zdecydowano się na taką drogę pośrednią, że częściowo zaszczepiono rośliny takie na przykład leśnego runa zgodnie z siedliskiem rodzime, a częściowo zostawiono strefy parku przyrody na zasadzie takiego eksperymentu. Obserwujmy tam, gdzie my trochę pomogliśmy naturze, przyspieszamy sukcesję. Gatunki, które pewnie się jeszcze przez dziesiątki albo setki lat nie pojawiły, rodzime tam zgodnie z siedliskiem je wsadzamy. A i zostawiamy trochę przyrodę taką samą sobie, obserwujemy jak ona ewoluuje. No i są też, tak jak tu widzimy, gatunki owocowe. Często tu widzieliśmy dzikie grusze, są dzikie jabłonie, ałycza często, czyli te popularne mirabelki, choć mirabelka to jest odmiana szlachetna ałyczy, a ałycza to są te dzikie śliwki. Gatunek zadomowiony świetnie. No, są te gatunki, tak jak robinia, takie inwazyjne, brzozy, tutaj wierzba i watopole, takimi. No i taka zmienność zupełnie w czasie. Tutaj widzimy teren zdominowany przez nawłoc. Przez nawłoc. Ale wystarczy, że za chwilę tutaj po prawej pojawi się taki gęsty zagajnik, las i tej nawłocie w ciągu dosłownie kilku lat jej nie będzie. Gorszy gatunek jest rdestowiec. Nie wiem, czy to wziąłem status rdestowca. Gatunek, który opanował Śląsk po prostu jeszcze nie. To jest gatunek też, no bo te rośliny, no można powiedzieć, że on jest dzisiaj dla nas problematyczny, ale ta roślina robi to, co ma w swoim DNA i ona ma po prostu, jest zakodowana na szybką ekspansję, bo to jest gatunek wulkaniczny. W Japonii to jest gatunek, który pojawia się na terenach wulkanicznych i co ciekawe, tam nie jest tak ekspansywny jak na Śląsku po prostu. No ale Śląsk jest cały zwrócony do góry nogami, więc ona się tam świetnie na tym podłożu z węgla, z gruzu, świetnie się czuje. Korzenie sięgają 3 metrów. W likwidacji było bardzo taką zasłoną korzyści jest na ciała, nie bardzo. Dużo po prostu bardzo tak pędy. Tak. Wystarczy, że gdzieś kawałek zostawimy. Wody polskie to notorycznie. Wody polskie uzupełniają wały. Ja nie wiem skąd oni biorą to do uszczelniania, ale po prostu takie bukiety tego rdestowca na wałach się pojawiają. No i to są realne koszty. W Niemczech to jest kilkadziesiąt milionów euro zwalczania tego spod nasypów kolejowych, spod dróg, bo to niszczy warstwę po prostu. Jest jadalna, powiedzieliśmy na antropocenie, piłem rdestowca, bardzo dobrze smakuje, to jest jak rabarbar. No ale zaczyna być rośliną problematyczną i nawet w tym parku natury Schönberger jest usuwany bezwzględnie po prostu, kosi się go. Wiem, że są eksperymenty, że nawet przykrywa się go jakąś plastikiem geowłókniną na wiele lat, żeby nie pozwolić mu. Zasypuje się to glebą, substratem i na to się daje łąki i żeby przez jakiś czas po prostu było życie biologiczne, ale żeby go jakoś tam uzdusić. Nie ma doskonałej metody na to. Wprowadziliśmy sobie kogoś, kto... A w południowo zachodniej Polsce nie jest do tego więcej, żeby było więcej rezydencji takich drobnych, powiedzmy, dworków jak magnackich.
po niemiecku, bo one były bardzo techniczne na czas. W klasie 19 wieku jest bardzo dużo takiej zagubionej architektury, chyba stamtąd właśnie uciekł. Możliwe, ale w innych miejscach, gdzie są rezydencje, nie ma takiego ekspansji. Ja podejrzewam, że on był wykorzystany do rekultywacji na początku. Boże. I po prostu uciekł, bo on udowodniono, że on wyciąga metale ciężkie z gleby. Nie? I po prostu można go było ścinać, spalać i jakoś w kontrolowany sposób usuwać te metale ciężkie. Bo u nas na Podlasie najczęściej jest jakieś dwory, stałe dwory, właśnie jakieś tam pulwarki. No wiadomo, później w ogrodach wiejskich, tak? No to stamtąd też się idzie, teraz jest na Włodzie, no. Po tym można rozpoznać takie miejsce. Masakra do rekultywacji, o Boże. Oczywiście robimy różne eksperymenty, mamy na przykład na Pociszu, ja jestem rozwiązkiem powstawania takich mikrolasów japońską metodą i uważam, że to jest przynajmniej obiecujące, żeby na włociowiskach sadzić te gatunki rodzime tymi drzewami. Trochę wymaga to zabiegów, to już tak po spacerze mogę o tym więcej powiedzieć. Jeszcze widziałem na filmie urbexowym, że tam jest bardzo ciekawe miejsce, więc jak ktoś nie ustrzeli z paintballa, to możemy pójść, tam jest taka ala rotunda betonowa. Tu fajnie widać te drzewa, które tam rosną w rynnach i na dachu, szukające. To byłby las na budynku, naprawdę byłby las taki, jak to się pięknie mówi, wertykalny las, gdyby to zostawić samemu sobie. W centrum Białegostoku jest taka kamienica prezesa Kuleszy PZPN, świętego Mikołaja i tak samo. Bo ona po prostu czekała, aż zmienią plan zagospodarowania i od tyłu dokładnie na wysokości pierwszego piętra jest las na fasadzie. Oczywiście mielibyśmy spacer bardzo intensywny, gdyby to było wszystko w szczycie wegetacji. Natomiast chcę jeszcze powiedzieć właśnie, że to jest niesamowite, że także tutaj, gdybyśmy wzięli jeszcze kilku botaników, którzy specjalizują się w roślinności ruderalnej, to być może znaleźlibyśmy też kwasy bardzo związane z przemysłem włókienniczym. W Berlinie na przykład wciąż na parkingach kamienic, gdzie parkują samochody, znajdywane są gatunki z Afryki, gatunki z odległych stepów, przeniesione przez armię radziecką po prostu. W jednych z poprzemysłowych grot znaleziono gatunek w Berlinie pająka, którego drugie stanowisko jest tylko w jakiejś jaskini we Francji, po prostu, gdzie składowano po prostu amunicję w trakcie I wojny światowej. To jest taka opowieść trochę o roślinach, które wędrują wraz z nami. I ta wędrówka się nie kończy. Ta inwazja tych gatunków, które uważamy za najbardziej inwazyjne, to też jest, my nie wiemy, w jakim kierunku to pójdzie i to są gatunki przez nas zawleczone, z nami idą i z nami zostaną. Myślę, że to jest też bardzo ciekawa, w ogóle jak możemy miasta opisać gatunkami i tą historią. Ważne jest to, żeby w miastach pozostawić tereny, które po prostu oddamy tej czwartej naturze, takie ruderalne. Zwłaszcza, że potrzebuje tego ta bioróżnorodność, tylko na przykład dziki, które zaczynają być problemem. Dziki są problemem dlatego, że urbanizacja jest kosztem takich terenów ruderalnych. W miastach one się do nas też przyzwyczajają, ale brakuje im często tak zwanych nieużytków po prostu, gdzie mogą się schować. Ja już mówiłem o tych owadach, o też tych gatunkach takich właśnie zwykłych, ale naprawdę takie gatunki, jak widzimy tutaj wroty, widzimy tutaj trzcinniki, pojawia się wiele też niższych gatunków, bylice. To były często gatunki, które rosły na miedzach, a tych miedz nam teraz bardziej brakuje. Więc uważam też w ogóle, że część łąk kwietnych mogłyby być ruderalne. Możemy sobie nawet na naszych daszkach zrobić
Naprawdę nie trzeba wiele powierzchni, bo może być daszek na śmietnik, jakaś wiata. Wystarczy dobre uszczelnić, dobra pasa, zabezpieczyć, dobrze odprowadzić wodę, substrat, jakaś taka folia kubełkowa, niewielka ilość substratu, rzucić i poczekać. Nie musimy, my możemy zebrać trochę siać tam, ale możemy poczekać, aż to się wsieje i to zarastanie jest niesamowite. Możemy pnączować budynki, to już pokazywałem, że te pnącza są super, nie? Także bardzo dzisiaj tej przyrodzie musimy pomóc wszędzie i ją wprowadzać. I potrzebujemy też tych gatunków, które tutaj wnosimy. Ja mogę powiedzieć, że w swojej praktyce korzystam z tego. Zbieram nasiona, rozsiewam te gatunki i też korzystam wcześniej, tak jak tą szczeć. Ja w projektach daję tą szczeć, także te gatunki takie dwuletnie. Nie jest to oczywiste, też powiem, że dużo wśród mieszkańców jest to odbierane jako ruderalność, jako coś złe, co się źle skojarzy. To nigdzie nie było korzystne. W zagłębiu Rury także pozostawianie tych obiektów jako trwałe ruiny budziło ambiwalentne uczucia, nie wśród młodej generacji, ale wśród dawnych pracowników, którzy po prostu, oni pamiętali czasy świetności, to były zakłady pracy, całe ich życie, te życie po pracy i oni widok takich budynków bardzo źle odbierają, jako coś, co no, kojarzy się tak nawet depresyjnie. Natomiast następne pokolenia, to czy pokolenia dzieci, wnuków, no to już są miejsca zupełnie innej rozrywki, jakiejś inicjacji, nie wiadomo czego, i mają zupełnie inne wspomnienia. Także to jest też kwestia bardzo pokoleniowo zróżnicowana, jak odbieramy te przestrzenie. To są przestrzenie, które na pewno trzeba jakoś opowiedzieć. Bardzo fajnym pomysłem jest też eksponowanie ich i przed budynkami użyteczności publicznej zawsze możemy znaleźć jakąś warstwę, wziąć gruz, a gruz jest ważną częścią wielu miast. Polecam książkę Gruzowstanie właśnie Adama Nawary. I gruz jest elementem naszej tożsamości i możemy po prostu wysiewać te gatunki, pokazywać, jak są ważne. Mała przestroga w Kopcu Powstania Warszawskiego. Udało się to, park otwarty 3 miesiące temu. To jest dzieło Toposcape i Archigres, wynik pracy konkursowej. W tej chwili projekt jest uznawany jako numer jeden rewitalizacji, dobrych rewitalizacji w Polsce właśnie terenów ruderalnych, takich terenów gruzowisk, zwałowisk gruzu. Natomiast w innym warszawskim parku, Cik Osiemnych, próbowano stworzyć lapidarium wielkiej płyty przy osiedlu w parku. Stworzono takie płyty gruzu na niewielkiej przestrzeni. Urosło to do rangi mema po prostu, betonozy mema. I prezydent Trzaskowski się z tego wycofał. Moim zdaniem zabrakło opowieści. Ja im zresztą sugerowałem, zróbcie z tego ogród dziewan. To nie można eksponować gruzu, bo ludzie tego nie zrozumieją. Sprowadźcie dziewany z całego świata, wysiejcie je, pokazujcie, że to będzie ogród dziewan. Wsiejcie te rośliny, to już musi być zielone. Nie można czekać, bo oni chcieli, żeby poczekać, aż się to samo zazieleni. Ale zabrakło opowieści, zabrakło historii, tablicy. To jest bardzo ważne, kiedy staramy się wyeksponować rzeczy nieoczywiste. Dobra, chodźmy do tej rotundy. Warta przyroda to nie tylko historia botaniczna, ale tam mamy zjawiska po prostu jak zachodzące jak w jaskiniach. W ogóle niezwykła forma. Można oczami wyobrazić, zobaczyć sobie tutaj wykorzystanie tego w sposób nowoczesny, bezpieczny, nawet jakieś nowe funkcje, nie wiem, puszczenie roślinności, pnączowanie. Bardzo to jest interesujący obiekt. A przyszedłem tutaj, może tego nie widać tutaj na zdjęciach urbexowych, widziałem bardzo dużo porostów iglonów, także
te mikroformy, nawet takie zzielenienia są też istotne. Znowu takie procesy ruderalności. Basen tutaj chyba bardzo ważny. A możliwe, że to tak trudno, już nie ma tego podłoża. Nie, to chłodnie kominowe są. Ale to woda chyba była. Tak, tak, bo to para po prostu jest wypuszczana i powrotem potem woda jest ponownie wykorzystywana. No i tą czwartą przyrodę też można adaptować. Możemy sobie tak chodzić urbexowo, adaptować na przykład gazfabrik w Amsterdamie. Oni właśnie takie chłodnie, ale też zbiorniki na nowo zalewają wodę, wpuszczają rośliny i odtwarzają taki ekosystem po prostu. I to zderzenie tej natury takie z tymi formami industrialnymi jest bardzo, bardzo interesujące. Nie? I u nich na przykład wszystkie takie, bo w tym gazfabrik właśnie otwarte, tam jest dosłownie chłodnia i są pozostałości po zbiornikach gazu, są wykorzystywane jako zbiorniki na wodę. I to też ciekawe, bo tłumaczą, że to jakiś proces rekultywacji, oczyszczania. Część rekultywacji jest w sposób taki chemicznie robiony, a część wykorzystuje się przyrody i obieg wody w całym takim dawnym zakładzie, żeby ją oczyszczać. Ale na ten moment po prostu, może nie wygląda to teraz tak spektakularnie, ale już widać te wszystkie brązowienia, zielonkowienia są i te drobne rośliny, które się tutaj pojawiają, myślę, że są też co najmniej interesujące botanicznie, ale najciekawsze są, myślę, że tutaj to, co się skrapla tutaj z tego betonu. No i gotowe konstrukcje pod pnącza. A jak wyrosło do dołu, to stalagmity. Będziemy mieli jaskini na powietrzu. Są różne strategie, tam chyba to są gołębie, tak? Ja mam tak słaby wzrok, ale zwracam uwagę, dzisiaj sporo było tej brzozie brodawkowatej, tam ta brzoza wyrasta, tam jest szczelina, ewidentnie tam woda cieknie akurat z tego momentu i ona sobie idealnie wrosła w tą szczelinę, ta brzoza. Jeszcze kilkanaście lat tutaj po prostu pozostawienia tego budynku i będziemy mieć jak dzieło jak z Hundertwassera. Hundertwasser to był artysta, który umieszczał drzewa wszędzie na budynku. On nawet na balkonie, on zatrudniał drzewa. Powiedział, że drzewa dostają wodę, dostają podłoże, zasila je kompostem, a w ramach tego muszą wykonywać pracę, ochładzać budynki, dawać tlen. Tutaj nie trzeba nikogo zatrudniać, bo ktoś się sam zatrudnia. Możemy sobie jeszcze chwilkę pochodzić tutaj. Dywanami autostrady miejskie. Można go zwijać po prostu. Nie robiłem, bo jest bardzo radioaktywny mech. Jak się idzie, idzie się bezpiecznie, ale jak się skacze po mchu, to już bezpiecznie nie jest. Jakieś ślimaki. No i tu jest ta ekspansja pod naszymi butami. I tych gatunków widać jest na 1 metr kwadratowy, potrafi być bardzo dużo. Tu jeszcze ostatni z naszych bohaterów. Krwawnik jadalny. To sałatki polecam też na liście. To też jest cudowna roślina, jeżeli chodzi właśnie o uwagę. To tyle tutaj zobaczyliśmy, bo to akurat tyle wystaje spod śniegu. Dobrze jest obserwacja.
rzucają sobie jeden, drugi łatwiej na to. Ja sobie rzucają. To by w ogóle było. Nie widziałem, że to jest, ale za mało, za krótko. Nie, nie, nie. Słuchajcie, tutaj bardzo uwaga, tutaj po lewej, może lepiej tak. Uwaga tutaj na to. Bardzo Państwo zmarzliście. Nie, wiem, na powieści to nas rozgrzewało. Bo zimno jest troszkę. Trochę gorzej z baterią w moim telefonie. No to siadają wszystkie z baterii. A tu ktoś... Tyle, co się udało zobaczyć spod śniegu. Jeszcze pokażemy. To jest roślina, która często tutaj rośnie zielna. Jeszcze nie zmarzła do końca. Listnik, tak. Można, dzieci bardzo lubią, bo można smarować, leczy się kurzajki. Tylko trzeba uważać, bo kiedyś dzieci mi na spacerze tak zrobiły, potem weszły w słońcu i takie plamy na kilka lat zostały. Natomiast jest cenna i to jest rzeczywiście roślina, którą możemy dosłownie wszczepić w beton. Wystarczy jakaś dziura, wsadzimy trochę ziemi, nasiona glistnika i za chwilę będziemy mieć piękny ogród. Także ja doceniam w ogóle siłę tych roślin, jak niewiele potrzebują, rosną w każdych szczelinach i dziwię się, że za tak mało wykorzystujemy ich tą moc regeneracji, że musimy czekać na jakieś lokalne zaburzenia gospodarcze, społeczne czy katastrofy, żeby mogły sobie na pełny, tak mówiąc kolokwialnie, pojawić, a moglibyśmy je wykorzystywać w architekturze i byłoby to i taniej i lepiej. No to myślę, że tyle. Dziękuję. Myślę, że najważniejszą bohaterką jest tutaj ta szczeć, którą tu pan niesie. Tutaj. Bardzo polecam. Nawet. Dziękujemy bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję. Ale możesz powiedzieć, to było fajnie. Dało się. No się chce podejść. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. A gdzie? Przy na Nowym Mieście to jest ruch Legiona Wiejskiej. Nie, darujemy sobie. Tam jest centrum medyczne, pod tym centrum medycznym o 10. Także zapraszamy serdecznie. Super. Tak jest. Tam widzę, ktoś tu je posadzi. Tak. To jest trzecia przyroda, zderzenie trzeciej. Tak, tak, to prawda. Tu je. I tak z tą robinią to na ostro zderzenie. A myślisz, że to wierzba? No, to nie jest taka stachelinka. Czy to jest stachelinka jakaś, czy to jest silne? Ja właśnie, ja uwielbiam. Palmowatą. Palmowatą, właśnie. Na pewno mieszanie. Na pewno mieszanie. To jest taki złożony. To jest właśnie.
Ale byłaby na to. Takie remontu budynku dosłownie mech będziemy chronić, te gatunki ze szczelin, tam akurat były gatunki górskie szczelin jak budynku. I na tym etapie elewacji przechowamy i potem jak będzie etap sadzenia ona. I to miasto robi to akurat tak? Ale to dla dorosłych? Nie, 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 nie